Pani doktor, co oznaczają te tajemnicze kreseczki? To jest zapis pracy serca metodą Holtera. Jesteśmy w pracowni, gdzie jest zakładany, zdejmowany i odczytywany zapis holterowski EKG i ciśnienia. Pacjent ma na 24 godziny założony aparat, który zapisuje pracę serca, który zapisuje wszelkiego rodzaju zakłócenia w pracy serca, zwolnienia, przyspieszenia, zaburzenia rytmu. Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany, wgrywany do komputera, zawartość jest wgrywana do komputera i wtedy już mamy obraz pracy, jaką serce wykonywało w ciągu 24 godzin. Jeszcze raz, rytm serca, częstość pracy serca, wszelkiego rodzaju zaburzenia nadkomorowe, komorowe, przerwy w pracy serca. Tutaj mamy wszystko jak na dłoni. Takie urządzenie nosimy przez całą dobę, ale zachowujemy się normalnie, nie siedzimy. Tak, zachowujemy się normalnie, dlatego że właśnie chodzi o to, żeby ta praca serca była zapisana w trakcie naszej normalnej aktywności życiowej. Czyli nawet na wieczorek taneczny można. Jak najbardziej, tak. Zakładamy też takie urządzenie, tak? Tak, jest to aparat, który w połączeniu z mankietem zapisuje, rejestruje wartości ciśnienia tętniczego w ciągu 24 godzin. Ten mankiet, tak, na rękę. Mankiet jest automatycznie nadmuchiwany co 15 minut, a w ciągu dnia, natomiast co pół godziny w ciągu nocy. I w tym urządzeniu są zapisywane wartości ciśnienia. Po 24 godzinach aparat zdejmujemy i również odczytujemy wartości ciśnienia. Bardzo często jest tak, że pacjent nie wie nawet, że choruje na nadciśnienie tętnicze i dopiero przy takim monitorowaniu okazuje się, że jest chory, że ma na przykład w godzinach nocnych wysokie wartości ciśnienia, o których nie wie, które ciśnienie mierzone w ciągu dnia jest zupełnie prawidłowe, natomiast okazuje się, że w nocy jest wysokie. Czyli chodzimy też 24 godziny z takim urządzeniem, zachowujemy się całkowicie normalnie. Tak. No, bardzo ważne badanie, więc chyba pacjenci nie narzekają na te chwilowe niedogodności. Niedogodności, tak, tak, zdecydowanie tak. Można w ten sposób właśnie wykryć wiele schorzeń ukrytych.